Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania z pytaniem o Donalda Tuska i o to, czemu on zawdzięcza tak potężną pozycję w tym establishmencie III Rzeczpospolitej, bo te elity polityczne, dziennikarskie, biznesowe w dużej mierze bardzo wierzą w Donalda Tuska. Zapytamy o to naszych gości już na łączach. Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost, witam serdecznie. Mateusz Kosiński, Tygodnik Solidarność, witam też. Chyba Solidarność liberałów nie może do końca cenić, nie może w nich wierzyć, ale najpierw pokażmy państwu przykładowe opinie właśnie o byłym premierze, w jaki sposób komentowane są jego ostatnie działania polityczne. Proszę o materiał. Leszek Miller, no przecież z innej partii. Tusk na konwencji PO w Płońsku. Ktoś z tej władzy mówił, że będzie milion mieszkań, a wyszło mieszkanie za milion. Ładne. Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. Tusk swoim wystąpieniem w Płońsku zręcznie uderza we wszelkie stereotypy związane z PO, że jest wielkomiejska, zarozumiała i kosmopolityczna. Tusk by pojechał do Końskich. Kultura Liberalna pisze, że Tusk to wybitny polityk, a Tygodnik Polityka pisze, że Donald Tusk buduje partię, która utożsamia się z całym państwem, społeczeństwem i demokracją. Każdy może się przyłączyć, co ma być ostatecznym końcem ideologii. No a Newsweek, pamiętamy, zapowiadał przyjazd Donalda Tuska na białym koniu jako wręcz zbawienie dla państwa polskiego i obywateli tegoż państwa. A drodzy państwo, nasz gość Joanna Miziołek była na słynnej konwencji w Płońsku, obracała się w otoczeniu Donalda Tuska i co zaobserwowała? Jeszcze się przeziębiłam ten Płoński przez tą konwencję, bo zrobiła się kiepska pogoda. Co ja zaobserwowałam? No przede wszystkim dla mnie ten zwrot jest trochę zbyt radykalny. To znaczy, to jest oczywiście dobra strategia, bo Donald Tusk doskonale wie, że wielkomiejskim elektoratem nie wygra. On zrozumiał to, co kiedyś Prawo i Sprawiedliwość zresztą dawno rozumiał w 2015 roku, że Polska to Polska powiatowa, Polska to Polska małych miasteczek i tamte wybory można wygrać. No ten znak krzyża, który on uczynił na chlebie, też był takim symbolem tego, że jednak on nie będzie opiłowywał tych katolików. Zresztą ten przytyk do słowa Mirani Trasa też się tam znalazł. To było z jednej strony właśnie dyscyplinowanie partii, bo on tam jakby nie tylko do niego się zwracał, zwracał się, mam wrażenie, do Franka Sterczewskiego, ale też gdzieś do Dariusza Jońskiego, do Michała Szczerby, do tych takich hepenerów politycznych, mówiąc o tym, że media może doceniają te ich zasługi, natomiast ludzie już nieco mniej i nie chcą polityki takiej niepoważnej. Chcą polityki zupełnie innej, opartej na czym innym i trochę on to nakreślił taką wizję właśnie chadecji, więc takiego liberała stał się raptem chadekiem. Ja nie wiem, na ile to wszystko będzie wiarygodne dla elektoratu, ale na pewno to jest jego jedyna możliwość na poszerzenie elektoratu. Ale czy jest wiarygodne dla tego jego otoczenia? No bo byłaś też w przerwie, rozmawiałaś z politykami, z gośćmi i czy były bardziej takie wrażenia, o wow, teraz to powiedział, czy raczej stukali się w głowę w drugą stronę, mówili, że to nie ma sensu? Dla jego otoczenia jest na pewno zawsze wiarygodny, dla tego najbliższego, bo to ono mu doradzi, co ma robić. Natomiast jeśli chodzi o działaczy, to działacze od wielu już konwencji, no bo ja też byłam wcześniej na tym spotkaniu w Nakle, teraz w Płońsku, działacze po prostu są bardzo zadowoleni i oni są pełni entuzjazmu, dlatego że po raz pierwszy widzą polityka, który ich zdaniem może ich poprowadzić do zwycięstwa. I naprawdę bardzo długo na to czekali. I szczerze mówiąc, ci działacze tak tego nie rozpatrują, jak my publicyści, czy Donald Tusk jest wiarygodny z tym, że liberała bardziej stał się takim tutaj chadekiem. Oni na to nie patrzą w ten sposób. Oni chcą poznać ścieżkę, do której oni mogą wrócić do władzy, żeby mieć też swoje posady gdzieś tam w samorządach, żeby mieć swoje posady w parlamencie. Oni nie patrzą na to przez pryzmat tego, czy Donald Tusk dzisiaj jest wiarygodny, bo stał się katolikiem. Oni chcą, żeby im utorował ścieżkę do tego, żeby Platforma wygrała wybory i myślą, że to jest właśnie ta ścieżka. Mateusz Kosiński, czy w takim razie słusznie pokładane są nadzieje przez działaczy, przez część elit III RP, że Donald Tusk poprowadzi znów Platformę do zwycięstwa i do władzy? Ja myślę, że w pewien sposób tak. Oczywiście on niesie za sobą pewien bagaż tego, że on już rządził i tę władzę przekazał, można powiedzieć, troszkę oddał, no bo jednak jego wyjazd do Brukseli był uznawany za trochę kapitulację na naszym rynku wewnętrznym. Ale ja od dawna powtarzam, że ci hapenerzy, jak tutaj pani redaktor określiła, polityczni, to byli ludzie, którzy powodowali budowanie pewnego szalonego sufitu nad Platformą. I te ich niepoważne zachowanie kończyło się tym, że Platforma
w sondażach zjeżdżała. No, przypominam, że jak Tusk wrócił do Polski, to była trzecia siła polityczna, którą wyprzedził Szymon Hołownia. I to, że on daje przyczkę w nas tym ludziom, to jest dla Platformy korzystne, no bo tak jak mówię, no ci ludzie po prostu blokowali pewne możliwości Platformy. Czy tu teraz rodzi się pytanie, czy jak gdyby Donald Tusk i jego otoczenie wierzą w ogóle w to, że oni mogą na przykład przebić wynik PiS-u? Moim zdaniem nie. I to nie jest taktyka na to, żeby teraz Platforma miała 40%, bo przypominam, że Tusk dobywał stery, to miała raptem kilkanaście. To jest taktyka raczej ku temu, by być drugą siłą opozycyjną i liczyć, że po wyborach totalna opozycja w postaci Platformy, chociażby Hołowni i Lewicy, będzie w stanie stworzyć jakąś koalicję. Więc ja uważam, że tu jest raczej poszukiwanie tych 25, tam 28 punktów procentowych, niż wiara w to, że będzie tych punktów 40. No i zdaje się, że tutaj te działania są w pewien sposób skuteczne. No, no, na pewno udało się wyprzedzić Polskę 2050. To jest taki efekt, który zanotowaliśmy, długotrwały. No dobrze, ale czy w takim razie ten plan, że Platforma Obywatelska zostaje drugą siłą w przyszłym parlamencie, będzie wystarczający do odebrania władzy PiS-owi? Prezydent będzie wciąż wywodzący się z obozu Dobrej Zmiany, a Donald Tusk w środowisku koalicjantów będzie miał partię Razem z jednej strony, Konfederację z drugiej. Joanno, jaki jest scenariusz odebrania władzy? No co, Krzysztof Bosak i Adrian Zandberg będą ministrami w jednym rządzie u premiera Tuska? No na pewno byłaby to taka egzotyczna koalicja. Jeszcze tylko chciałam wrócić do tych środowisk, bo ja też rozmawiałam z politykiem z takiego bliskiego otoczenia Donalda Tuska, który właśnie trochę o tych środowiskach się wypowiadał medialnych i powiedział mi, że już wywiady na przykład nie mają żadnego znaczenia. To znaczy, że oni zauważyli w tych badaniach, że to się w ogóle nie przebija i nie przekłada na poparcie. To znaczy, że kiedy Donald Tusk pójdzie do Gazety Wyborczej czy do TVN24, to już po prostu nie jest tak istotne, że trzeba zupełnie zmienić strategię komunikacji. Między innymi na przykład te podcasty, które robi Mateusz Morawiecki, że może trzeba właśnie iść w takim kierunku, że te media dzisiejsze to nie są te media, które Donald Tusk opuszczał jeszcze wyjeżdżając do Brukseli, więc mimo tego, że on musi oczywiście oddać swoje tym środowiskom, to on mimo wszystko też podczas tego przemówienia, trochę mówiąc o tym Twitterze, że nie liczą się te lajki na Twitterze, że nie liczą się, mówił też o mediach, chce wyjść poza to swoje środowisko i to poszerzać. I to jest na to obliczona strategia. Natomiast jakby wyglądała taka koalicja, na pewno byłaby właśnie egzotyczna. Myślę, że to by było bardzo ciekawe i też być może nie potrwałoby zbyt długo. Może potrwałoby właśnie 2 lata, bo wszyscy zaczęliby się w środku tam kłócić. Ja myślę, że Donald Tusk opracowuje sobie taki plan, skoro już określają się mianem chadecji, właśnie stworzenie jakiejś koalicji wspólnie z PSL-em, z Szymonem Hołownią, bez Lewicy. I to jest dosyć jasno nakreślone. To znaczy, że oni chcieliby iść właśnie w taką stronę, bo wiedzą, że Polska jeszcze przez wiele lat nie będzie Polską lewicową. Być może będzie jakimś dookooptowanym koalicjantem taka lewica, ale oni liczą na to, że po prostu im wygrana, bo Tusk też uważa, że 30% w końcu Platforma Obywatelska osiągnie, że wygrana w takim chadeckim bloku im do tego wystarczy. No ja nie wiem, czy im wystarczy do tego, ale na pewno będzie to rządzenie właśnie oparte o prezydenta Andrzeja Dudę, który zdaje się będzie miał jeszcze 2 lata wtedy swojej kadencji. No ale oni myślą, że będą częściowo po prostu odbijać w ten sposób państwo. Najpierw właśnie te wybory parlamentarne, będą też przecież wybory samorządowe, pamiętajmy o tym, a ostatecznie te wybory prezydenckie, w których no, wiele to wskazuje, że Donald Tusk chciałby wystartować i wcale nie oddawać tutaj pola Rafałowi Trzaskowskiemu i tak jakby uwieńczyć swoją karierę będąc prezydentem, bo ja nie wiem, czy Donaldowi Tuskowi takie realne rządzenie po prostu już się nie znudziło. Pamiętamy 8 lat i on był premierem, który oczywiście no, uprawiał taką politykę ciepłej wody w kranie, no ale pamiętamy te teksty na przykład Michała Krzymowskiego, zdaje się w Newsweeku, czy jeszcze wprost, który on opisywał, że on na przykład już w piątek wyjeżdżał do Gdańska i wracał po południu w poniedziałek. Takie rządzenie i takie męczenie się przy tym rządzeniu chyba Donaldowi Tuskowi też jakoś średnio by odpowiadało, więc ja uważam, że on by chciał odbić władzę w wyborach parlamentarnych, a później właśnie przejść na taki bardziej już wygodny fotel w postaci prezydenta. Mateusza Kosińskiego zapytamy właśnie naszym tytułowym pytaniem. Dlaczego elity tak wierzą w Tuska? Czy Tusk jest trochę przereklamowany, czy faktycznie jest na tyle sprawnym politykiem, no doświadczonym zresztą także na Zachodzie, że jest w stanie spełnić, zagwarantować im zwycięstwo, spełnić ich nadzieje?
Donald Tusk osiągnął sukcesy, których nie osiągnął żaden polityk obozu opozycji w historii, czyli potrafił prowadzić do zwycięstwa. Gdy odszedł, następcy okazali się słabi. Nie odnieśli sukcesów, a wręcz kompromitowali formację w każdych kolejnych wyborach, więc skoro okazało się, że młode wilki mają, nie mają ostrych kłów, no to wierzymy w starego wilka, który wrócił. I no tutaj po prostu gdyby po Donaldzie Tusku ktoś inny lepiej prowadził Platformę, to wcale niespodziane, że Tusk by w ogóle wrócił. No ale przy tak słabych przewodniczących Platformy, no to okazało się, że nic innego nie pozostaje, jak wiara w Donalda Tuska. Joanno, wspominałaś o tym, jak nie chce się już komunikować Platforma ze swoimi wyborcami, bo wywiady w mediach nie działają, lajki na Twitterze nie działają. To co w takim razie działa? Jakie są te kanały komunikacji z wyborcami, które nowa Platforma chce, Hadecja chce teraz stosować w Polsce? A pamiętamy, jakie były kanały komunikacji w 2015 roku Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wychodziło do ludzi, miało być blisko ludzi. Był Andrzej Duda, który objeżdżał Polskę, który podawał rękę w tej swojej słynnej białej koszuli. Beata Szydło, która wychodziła, i przede wszystkim były takie gdzieś setki nagrania z tego, że ona jest z ludźmi. Myślę, że to jest podobny scenariusz na to. To znaczy pokazywanie, że są blisko ludzi i że rozwiązują ich problemy. Nie wiem właśnie tylko, czy ta partia liberalna, która jednak przez cały czas, mówiąc na przykład o tym, że wprowadzi podatek liniowy, nie wprowadziła go, mówiąc o tym, że obniży podatki, podniosła VAT do 23%, co trwa do dzisiaj, będzie wiarygodna w tym, żeby po prostu pojechać do tych małych miasteczek i powiedzieć, no zobaczcie, ceny rosną, co wam z tej 13 emerytury, co wam z 500+, kiedy tak naprawdę już wszystko wydajecie na jedzenie na przykład. No ale z drugiej strony, czy Donald Tusk ma na to rozwiązanie, czy on będzie wiarygodny w tym, żeby powiedzieć, ja będę premierem, który sprawi, że inflacja nie będzie tak wysoka, który sprawi, że będzie wam się żyło lepiej. No tutaj jest taki kłopot i myślę, że tak będzie wyglądała póki co. Oni sobie tak to wszystko rozplanowali, żeby tak wyglądała komunikacja, żeby to już nie była komunikacja tylko, jak to mówi chyba Donald Tusk, dla Warszawy. To znaczy on ma cały czas taką łatkę takiego polityka właśnie w dobrze skrojonym garniturze w Warszawce, gdzie pójdzie sobie właśnie z młodzieżą na wino. O ile to było fajne i potrzebne w pierwszym momencie, to znaczy w pozyskiwaniu, odzyskiwaniu twardego elektoratu, no to tutaj jest właśnie ten sufit, o którym przed chwilą mówiliśmy. To znaczy on dotarł do tego sufitu i wie, że musi to poszerzać. Zobaczcie na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oni świadomie często nie zakładają tych bardzo modnych garniturów, dobrze skrojonych. Oni idą właśnie w trochę za dużych, trochę niedopasowanych, żeby pokazać tym ludziom, że to nie jest dla nich istotne, że praca jest dla nich bardziej istotna i ta sprawczość. Przez te cały czas jednak rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy chcieliśmy, czy nam się te reformy podobały, czy nie, no to przynajmniej na samym początku odczuwaliśmy pewną sprawczość i była to pewna inna jakość rządów, bo jednak po 8 latach, kiedy gdzieś tam oczywiście ta Platforma budowała te drogi, budowała te orliki, tylko że w badaniach wszystkich wychodziło, że ludzie tego nie dostrzegają, to znaczy, że ta polityka ciepłej wody w kranie jakby w ich znaczeniu, okej, te ulice im się należą, te orliki im się należą, te przedszkola, boiska, to wszystko im się należy, ale nie czuli się zaopiekowani. Przyszło Prawo i Sprawiedliwość i powiedziało, pieniądze są, dajemy 500+, dajemy 13 emerytury i ludzie poczuli właśnie w tych mniejszych miejscowościach, ktoś się w końcu nami zajmuje, ktoś do nas wychodzi. I Donald Tusk, rozumiem, teraz chce przelicytować i pokazać, że on też jest mało miasteczkowym Donaldem Tuskiem, który przyjdzie, tylko chyba troszeczkę musi zmienić wizerunek, też swój wygląd i też trochę swoje zachowanie. Znaczy on zawsze miał bardzo taki, był zawsze kontaktowy, był bardzo swobodny, potrafił wychodzić i rozmawiać z ludźmi i nawet przekonywać nieprzekonanych, tylko musi trochę chyba też wyzbyć się tego, czego nauczył się w Brukseli, czyli takiego odcięcia od tego ludu, bo z jednej strony on mówi, że on jest do ludu, natomiast ja na tej konwencji no, byłam bardzo niemile zaskoczona tym, że on w ogóle nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Nas zblokowali ochroniarze, pomimo tego, że my godzinę czekaliśmy na wyjście Donalda Tuska. I kiedy ja na przykład czytam sobie wywiad w Polityce,
Jędrce, kiedy Jerzy Baczyński mu zadaje pytanie i mówi: Jarosław Kaczyński jest otoczony kordonem ochroniarzy, a pan nie ma żadnego, to chce mi się po prostu śmiać, bo ta rzeczywistość wygląda inaczej. Donald Tusk jest politykiem, który jednak, jak nie chce na przykład czegoś powiedzieć, jak nie chce trudnego pytania, no to jednak od dziennikarzy ucieknie. Bardzo dziękuję. No, Mateuszu, Joanna nas trochę zdominowała w tej rozmowie, nawet ta uwaga o źle skrojonych marynarkach mnie trochę skrępowała, ale redaktor tygodnika Wprost w Golfie, tak jak redaktor telewizji w Polsce.pl, Joanna Miziołek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność, przytłoczony przez liberalny temat Donalda Tuska w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo państwu dziękuję, a państwa, naszych widzów, zachęcam do pozostania z nami, bo za chwilę następny program Gorące Pytania.